Minęło zbyt wiele czasu, Cassidy, przyjaciółko. Już niedługo znowu się zobaczymy. Szybciej niż ci się wydaje. Nie musiała dawać tych kwiatów. Mam pewną sprawę do załatwienia. Strażniczki nie mogą mi przeszkadzać. Doprowadzę je do szału. Szczególnie Will. Nienawidzi mnie. Nienawidzi. Nienawidzi mnie. Nienawidzi. Co ja wyprawiam? Ona mnie naprawdę nienawidzi. Quintessencja! Marissa! Wow, okropnie wyglądasz! Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi witch, 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 witch. Omienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch. Czarodziejki. Łaska. Matt? Will? Matt! Matt, gdzie jesteś? Tutaj. Czy mnie się nie mogą przyśnić jednorożce? Tak, wiem. To straszne, że znalazłam sobie kogoś, z kim jestem szczęśliwa. Chciałaś powiedzieć szczęśliwa w tandetny, serialowy sposób. Nocne koszmary to za mało? Jeszcze dzienne koszmary! Ja miałam sen o jednorożcach. Witaj znowu, Cassidy. No, to ile to lat? 40 lat. Nic się nie zmieniłaś. Bardzo się zmieniłaś. Wyciągasz z nas siłę życiową dla swoich mocy, prawda? Miałaś nieprzyjemność życia w tym świecie podczas gdy ja... Przepraszam za wszystko, czym mogłam się przyczynić do twojego wypadku. Mogłaś się przyczynić? To tak, jakbym powiedziała, że mogłam się spóźnić z balu maturalnego. Ale tam, gdzie jestem, nie jesteśmy pamiętliwi. Teraz mnie odeślij. Cassidy, nie przywołałam cię tylko dla przeprosin. Byłyśmy strażniczkami. Czuję potrzebę pokazania ci wszystkiego, co cię ominęło. Naprawdę, Nerissa. Ale ja nalegam. A skoro przywołałam cię na ziemię sercem Meridianu, to będziemy się trzymać planu dla twojego dobra. Wycieczka, z której nie można się wywinąć, to ma być dobre? Wow, to nawet życie wieczne jest jak liceum. Zamknij drzwi! Hej, panie Olsen, pomóż panu? Jeżeli to nie jest problem... Jak one się wydostały, panie Olsen? Nie mam pojęcia. Jestem dziś taki roztargniony.
Ale wiesz dlaczego? Nie. Nie dostałaś listu od Matta? Naprawdę? Jego rodzice dostali i są bardzo zdenerwowani. Myślałem, że ty też. No proszę, posłuchaj. Drogi dziadku, jestem w Hollywood. Mówią, że co 5 minut tworzy się tutaj nowy zespół. I zostałem głównym gitarzystą w następnym... Nie martw się o pana Hagelsa, jest ze mną, uważaj na siebie, ściskam Matt. To jest jego pismo. I naprawdę go nie ma. Bez pożegnania. O, nie złość się na niego, Will. Czasami młodzi chłopcy są zmęczeni szkołą czy pracą. Lub witchem. Matt zostawił mnie w lekkim osłupieniu i bez pomocnika. Nie jesteś może zainteresowana pracą na pół etatu? Myślę, że jestem. Może najpierw powinnaś się zapytać mamy? Powiem jej po prostu, że znalazłam fajną pracę. Panie Olsen? Co? Ojejku. To był dobry twój pierwszy dzień w pracy. Dzięki, było fajnie. Dobranoc. Panie Olsen, nic panu nie jest? To było trochę jak jeden Rottweiler przyszedł na obcinanie pazurów. Przyjrzał mu się pan? Był zamaskowany. Shellbeach, moje ulubione miejsce. O, co zawsze uroczy i totalnie oczywisty gest. Nie powinnaś patrzeć darowanej plaży w piasek. Nie tęsknisz za tym? Jasne. Uwielbiam czuć piasek pod stopami, oddychać słonym powietrzem i pływać. Może nawet dać buziaka ratownikowi. To wszystko jest możliwe, jeśli powiesz, że chcesz żyć. To może cię zdziwić, ale jakoś odpuściłam sobie ten cały materialny świat. Poza tym, znam cię, musisz czegoś chcieć. Długo trzymałam się swojej duszy i nie sprzedam jej teraz. Nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolona, że byłaś świadkiem napadu na sklep. Dobrze, że pan Olsen do mnie zadzwonił. Mamy u niego dług. Na marginesie. Umówiłam nas na kolację jutro wieczorem z panem Collinsem. Co? Jesteśmy z Deanem parą. Pora, żebyś go poznała. Codziennie widzę go w szkole, co mi wystarczy. W ogóle mam już dzisiaj serdecznie dosyć. I właściwie to... Will? Will? O nie, powinnam cię wysłać na lekcję aktorstwa. Życzę wam bezpiecznej podróży do celu. Albo jak mawia młodzież, nara. O! Babciu! Mały problem. O mało mnie nie zabrali ze śmieciami. Coś czuję, że to był Szagon. Ale czemu atakował pana Olsena? Może nienawidzi dziadków? Chyba nie tylko dziadków. Jestem prawie pewna, że ścigał wczoraj mojego brata. Witaj w klubie! Mama mówiła, że wielki ptak zepchnął ją wczoraj z drogi. Jest gorzej. Lilian dobrze przyjrzała się Szagonowi. Opisała go bardzo dokładnie. Na szczęście moi rodzice uznali, że miała zły sen. On jest koszmarny. Ściga nasze rodziny. Nawet Phobos tak nisko nie upadł. Nienawidzę go. My też. Ale dokładnie o to mu chodzi. Wiem, wiem. Nienawiść go wzmacnia. On dzisiaj wróci. Co robimy? Idź z mamą na kolację. Pizza z profesorem, jak Szagon nas ściga? Zapomnij. Nawet jak twoja mama jest następnym celem? Jak ci smakuje, Will? Dziwnie.
jak na ten wieczór. Dosyć już. Zmieniłaś ten wieczór w wybieranie pomiędzy kabelkami. Dotknij złego kabelka, a Will wybuchnie. Bum. Jeżeli jestem taka niemiła, to po co mnie tutaj zapraszałaś? Skoro tu jesteś, to po co tak bardzo chcesz to wszystko zepsuć? Jesteście do siebie bardziej podobne, niż wam się zdaje. To miał być komplement. Świetnie. Muszę ją chronić. A? Shadow. Will! Will! Will, gdzie jesteś? Strażniczki, razem! Kwintesencja! Will! Trzymaj się! Nie zadzieraj z moją rodziną! Ale to świetny sposób na zadzieranie z tobą! Droga Will! Szkoda, że nie zaatakowałem cię wcześniej. Ale jestem w Heatherfield. Mówią, że co 5 minut tworzy się nowa grupa złych rycerskich form. I ja wiem, że w następnej będę solistą. To było z listu Mata. Podrabianie pisma Mata nie jest takie trudne, jak się wydaje. Zrobiłeś. Nie, nie, to zbyt proste. Tak bardzo podoba mi się ta zabawa, że nie chcę jej teraz kończyć. Nie mogę się doczekać drugiej rundy. Już nie mam go! Nie, nie, nie dam ci spaść! Will, całe szczęście. Szpital główny w Heatherfield. Oddział dziecięcy. Dokładnie pamiętam, że marzyłaś o zostaniu pediatrą. Tak. I raz marzyłam o cukierkach wielkich jak Jowisz. To gdzie są te cukierki? Szkoda, że nie możesz pomóc tym biednym dzieciom. Pocieszyć. Masz tyle współczucia dla każdej żywej istoty. Tylko, że ja nie jestem żywą istotą. Ale to się może zmienić. Po prostu przyznaj, że tego chcesz. Nie chcę. Żywi są tacy przebiegli. Antyszagonowa pogoda. Nie powinien wyleźć spod tej skały aż do wieczora. Will, chodź. Dobre wieści. Hej, Will. Matt. Wspaniale, prawda? Gdzie ty? Myślałam, że ja... Ja... Rezygnowanie ze szkoły było głupotą. Zostawienie ciebie było totalną głupotą. Will. Mam robaki. To znaczy na zapleczu. Nie będzie mnie... przynajmniej 5 minut. Tak się martwiłam. Byłam pewna, że ten szagon coś ci zrobił. A skąd wiesz, że nie zrobił? Tak naprawdę, udawanie Mata nie jest wcale takie trudne. Szagon! Tak, króliczku, to ja.
Jestem tylko trochę ładniejszy. O, teraz to już przesada. Przepraszam. Wezmę tylko ten płyn. Więc jak? Czujesz złość? Zaufaj mi, zbliża się. Świetnie. Może sobie pochodzimy, jak tylko uporządkuję poprzednie życie Mata. Mówiłeś, że chcesz pochodzić. Rozumiem, że teraz będzie tutaj impreza. 5 na 1? Niesprawiedliwe. Dla każdej z was. Każdym razem, jak pada jedna, to wzrasta nienawiść pozostałych. Jestem zagrożony. Przejedzeniem się! Cudownie. Nie mogę teraz tego skończyć. Będę tęsknił za tą czystą nienawiścią. To jak narkotyk. Czekaj. Uwalniasz mnie? Znowu? To jest zbyt dobra zabawa. Jeśli naprawdę skrzywdziłeś Mata, to czemu okazujesz mi łaskę? Proszę, jestem taki zły, że się nienawidzę. Tak jest, prawda. Wcale nas nie nienawidzisz. To Narisa ci rozkazuje i nienawidzisz się za to, że jej słuchasz. Nie! Współczucie i łaska są silniejsze od nienawiści, Shagon. Mogę cię tego nauczyć. Nie! Pomożesz mi znaleźć Mata. Jedyny Mat, jakiego znajdziesz, to ja. Codziennie przefilt. Będę ci przypominał, że prawdziwego Mata już nie ma. Już niedługo nauczysz się znowu mnie nienawidzić. Już zaczynam. Dean, co ty tu robisz? W porządku, mamo. Nie jest w porządku. Dzisiaj miałyśmy spędzić wieczór razem. Wiem, nie dałam sobie z tym rady, więc go zaprosiłam. Jestem zmęczona nienawiścią i naprawdę chcę, żebyś była szczęśliwa. Nawet jeśli to twój nauczyciel? No, uratował ci życie, więc tak, chyba mogę mu odpuścić. A to jest nasza pojednawcza pizza. Dobrze, że są rzeczy, które się nie zmieniają. O, tata! Proszę, daj spokój. Objechałyśmy Heatherfield tam i z powrotem. To nie ma sensu. Odeślij mnie do domu. Proszę cię. Dom jest tam, gdzie jest serce. Halo? Czy ktoś tam jest? Mama? Tu Narisa, Emily. Nie chciałam cię przestraszyć. Ogród jest dzisiaj piękny. Dziękuję, Narisa. Nie przepraszaj, kochanie. Wiesz, że przyjaciele Cassidy są tutaj zawsze mile widziani. Dziękuję, Emily. Medalion? W środku jest zdjęcie. Och, twoja pamięć jest gorsza niż moja. Pokazywałam ci je już. To Cassidy, oczywiście. Och, mamo. Zaczekaj, przyniosę nam lemoniady.
Strasznie za tobą tęskni, Cassidy. Och, dałabym wszystko. Wszystko! Nie ma czego dawać. Okaż swojej mamie tylko trochę serca i wypowiedz słowa. Powiedz, że chcesz żyć. Ja chcę żyć! Współczucie to potężna broń. Szczególnie, gdy napędza pragnienie. Pragnienie czegoś, czego nie możesz, nie powinnaś mieć, jest twoją słabością. I tylko tego mi trzeba, żebyś była moja. Niedługo będziesz żyła. Niedługo. Gdy tylko skończysz dla mnie służyć.